Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Tylko Jezus widział Ojca. On posłał Go na ziemię dla zbawienia człowieka. My poznajemy Ojca, patrząc na Jezusa i słuchając tego, co mówi. To, co mówi Jezus, mówi również i Jego Ojciec. Przyjąć za prawdę słowa Jezusa i żyć nimi, to znaczy wierzyć. Wiara jest darem. Ze strony człowieka potrzeba wyjścia w stronę Boga, który pierwszy nas umiłował. Wiara zakłada przyzwolenie człowieka na takie działanie Boga, jakie on zamierzył. Przy dwóch stołach umacniamy naszą wiarę. Przy stole Słowa Bożego i stole Eucharystii. Bóg zamieszkuje w człowieku przez swoje słowo i ciało. I to jest sytuacja, w której człowiek doświadcza nieba w sobie. Tam, gdzie Bóg, tam jest niebo. Niebo zstąpiło na ziemię, czyli Jezus Chrystus. Wraz ze słuchaniem słów Jezusa i przyjmowaniem Jego ciała i krwi, człowiek staje się mieszkańcem nieba. Już od przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego rozpoczęło się dla nas życie na wieki. Nie można nauczyć się Boga bez słuchania i wierzenia w słowa Jezusa. Dlaczego tylko niektórzy wierzą w Jezusa? Ponieważ tylko niektórzy słuchają tego, co mówi Bóg. Słuchanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu wprowadza nas w poznanie Boga. Człowiek ma wolną wolę. Może chcieć słuchać Boga i wypełniać to, co On zaleca, lub nie chcieć słuchać. Wiara rodzi się ze słyszenia. Ci, którzy mówią, że wierzą, a nie słuchają słów Biblii, z czasem mogą wiarę utracić. Wiarę, która jest pozbawiona troskliwej pielęgnacji, można utracić. Ojciec pociąga do Syna. To Ojciec wzbudza zainteresowanie osobą Syna. Bóg daje łaskę wiary, lecz trzeba się nią interesować, zaciekawić, a nawet pasjonować. Wiara, jej treść, możliwość wchodzenia w doświadczenie, w bliskość z Bogiem jest dla człowieka intrygujące. To jest nasz wkład, nasz udział w tworzenie naszej wiary. Bez odpowiadania Bogu na Jego wezwanie, wiara nie ma w nas możliwości rozwoju. Konieczne jest danie Bogu swojego czasu. Wiara człowieka rozwija się w czasie. Czas jest również darem. Wszystko w naszym życiu jest darem. Co dobre, szlachetne, czyste. Człowiek może otworzyć się na dar Boga, lub zamknąć. Boga możemy przyjąć, ale też możemy Go odrzucić.
Możemy zgodzić się być pociągniętymi przez Ojca albo pójść swoją drogą.